Pomimo trwającego strajku nauczycieli w całym kraju, uczniowie gimnazjów przystąpili do egzaminu gimnazjalnego, którego wyniki będą kluczowe przy rekrutacji do szkół średnich. Egzamin pisało ponad 350 tysięcy uczniów. Wbrew obawom, egzaminy odbyły się w całym kraju w ponad 7 tysiącach szkół. Podobnie było w kraśnickich szkołach. Jagoda swój egzamin pisała w pierwszej ławce, tuż przed komisją egzaminacyjną. No, w sumie trochę się stresuję, ale myślę, że będzie dobrze. Przez około godziny będziemy pisać włos i historię, a później po godzinnej przerwie będzie polski, a później do domu. Każdy z uczniów, który zasiadł w ławce tuż przed egzaminem, był lekko zdenerwowany, stremowany, zestresowany, ale każdy stresik można w jakiś sposób rozładować. Człowiek. To jest taka forma stresowania się przed egzaminem? Tak, bo o to chodziło. A boisz się? Niekoniecznie, bo wiem, że napiszę na 100%. I takiej pewności siebie życzymy wszystkim gimnazjalistom, ósmoklasistom i maturzystom na ich sprawdzianach z wiedzy zdobywanej w szkole. Uczniowie do strajku nauczycieli podeszli raczej ze zrozumieniem. No nie, no trochę myślę, że może jest przeszkodą, ale no jakoś na pewno się to uda pogodzić. Nauczyciele się starają to jakoś zrobić, żeby no, pogodzić to wszystko. W Kraśniku do egzaminu przystąpiło 284 uczniów. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem egzaminu sprawowało 44 nauczycieli. Niektórzy z nich przerwali strajk, aby uczniowie mogli napisać egzamin. W pierwszy dzień egzaminów uczniowie pisali część humanistyczną, czyli egzamin z historii i wiedzy o społeczeństwie i egzamin z języka polskiego. Następne dni to część matematyczno-przyrodnicza i egzamin z języka obcego, nowożytnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym.